time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Witam was w 18 odcinku, zagrajmy Sniper Elite. Naszym pierwszym let's... co ja mówię? 18 odcinek, będziemy już działać wewnątrz instalacji ciężkiej wody. Tam widzimy już oczywiście pełno żołnierzy. No już jeden na ziemi. Pierwszym naszym celem tutaj jest... Właśnie, muszę sprawdzić na mapce. Aha. Pierwszy. O, tutaj już. A się schował za rakietą. No już, glebaj. O. Pierwszym naszym celem tutaj będzie dostanie się do doktora Maxa Logana. To już pewno mówię w kilkunastu wcześniejszych odcinkach. To oczywiście też nie będzie łatwo, bo w tych pomieszczeniach tej fabryki będą pojawiać się wrogowie. Tak, naszym pierwszym celem jest właściwie Teraz musimy się dostać do doktora Logana, co nie będzie łatwe. Już będzie kilka przeszkód na naszej drodze. Ach, jak ja lubię tą muzykę. No, muszę się sprawdzić, bo nie wiem, czy tego odcinka na dwie części nie podzielę. Co to? O właśnie, tutaj jest plac. O! No, to było niebezpieczne. Znowu niebezpieczna sytuacja. No tak, łatwo nie będzie. Gleba. Trudnego. Kurde. Tak latał po całym tym placu. No, w końcu glebnął. No, było niebezpiecznie. Już na samym początku. Co dopiero będzie później. Dobra, to ja się widzę z wami na moment, za chwilę, bo muszę go przeszukać. No dobra, już jestem. I słyszę żołnierzy, o tam się. Ło, w końcu pierwszy headshot w tej misji. No, przynajmniej mamy trochę amunicji. Oczywiście te pomieszczenia nie mogą zostać, nie mogą być same, no bo po co? Spotkamy tu kilku wrogów. O, ja mam dużo amunicji, bo 429 już. Teraz takie pytanie. Ło. To jest źle, bo wszyscy tamci mają tutaj właśnie MG42. Ale to już było bardzo duże zaskoczenie. Tam jest dobra. No brawo, headshot. Następny. To jest po prostu bardzo wstrętna misja. Dużo wrogów.
A przynajmniej będzie dużo amunicji do MG40. Dobra, znowu muszę go przeszukać, zaraz wracam. No, naszym celem jest przedostanie się do doktora Max Salomana, ale on niestety jest za tymi drzwiami i oczywiście będziemy musieli podłożyć bombę czasową, tylko nie wiem czemu na 4 minuty. Podobno ruch oporu musi ewakuować cywilów, ale ja nie wiem co to ma do rzeczy z rozwaleniem zwyczajnych drzwi. Naprawdę ja tego nie rozumiem. Nie tam, bro. Dobra, ja przez te 4 minuty nie będę nagrał, bo to jest bez sensu. Zaraz do was wracam. No, przed chwilą właśnie wybuchło. A więc idziemy dalej po doktorka. A właśnie, to jest bardzo dziwne. Na całą taką wielką fabrykę, cały taki jeden wielki kompleks jest normalnie jeden naukowiec. Ja tego nie rozumiem po prostu. To jest bardzo dziwne. Mam nadzieję, że tutaj... A, będzie headshot. No, muszę się pierwsze skapnąć. O, ze snajperką. To dobrze. Tutaj muszę to z najgorszego. Muszę zejść na dół. A. No i znowu bardzo niebezpieczna sytuacja. Go bardzo nie lubię tej misji. Oho. Ja tam widziałem granat, więc się odsunąłem. Użyłem to, rzucę granat. Moj, jeden pad. W tej misji właśnie tutaj większość osób ma MG42. To jest bardzo niepokojące, bo oni jednak są dobrze z tym. MG42 to jest bardzo dobra broń. Bardzo dla mnie takie. Teraz bawić pół godziny. Ja wiem, dla was jest bez wyjścia. O, to będzie waju po sobie. A już po tobie. Dobra, nie ma co. Albo jednak. Jednak chyba się jeszcze powstrzymam. Bo tam w tym właśnie pomieszczeniu, gdzie jest doktorek, będzie dużo wrogów. Świetnie teraz. Coś się... O kurde ludzie, to moja ostatnia apteczka. No, w końcu headshot. No, kiepsko. Bardzo kiepsko. No muszę się w końcu udać po tego doktorka, bo przynajmniej plus tej sytuacji jest taki, że będzie dużo amunicji. Zobaczymy. Dobra, teraz czas na film przerwnikowy. Dr. Loman? Are you going to kill me? Not unless I have to. I'm OSS. We want to keep you from falling into the wrong hands. I will be tortured. You'll be debriefed about your work, but no harm should come to you. And if I don't agree? Then you take your chances with the Russians, but I wouldn't recommend it. You are a very persuasive young man. I will cooperate. Good. Stay here, keep your head down. An OSS team will arrive shortly to take you to safety. No, widzicie, przekonaliśmy pana doktorka do współpracy. Ale widzę, że nie mamy dużo czasu, więc ja teraz zakończę ten odcinek, bo niestety to jest dość długa misja.
No i cóż, co będzie w następnym odcinku? Będziemy przygotowywać ciężką wodę dla naszych BSS. Będziemy zdobywać informacje, tajne dokumenty i wycofamy się, będziemy się powoli wycofać z Norcyk. Więc ja się z wami żegnam i do usłyszenia.